Dzień dobry. Dzień dobry. Komisarz Grzegorz Kraczyk, komenda rejonowa policji. Pani Monika Stegawska? Tak. Pan Dawid Barban? Tak. Znaleźliście tego złodzieja? Czynności cały czas trwają. Pójdzie pan z nami. Ale po co? Bardzo proszę. Ale chwila, moment. Przecież ja nic nie zrobiłem. To nie tak, panowie. Dlaczego zatrzymujecie mojego brata? Proszę pani, pan Adam Ogoniak jest w szpitalu. Jeżeli jego słowa się potwierdzą, to będzie to znaczyło, że pani brat usiłował go zabić. I to on okradł Lombard. Słucham? Pojedzie też pani z nami na przesłuchanie. Złoży pani zeznania. Dobrze. Tylko wezmę kurtkę, okej? Mój brat bardzo potrzebował pieniędzy. Miał problemy finansowe. Ciągle o tym mówił. Próbował zabić Adama. Okradł własny lokal, żeby łatwo i szybko zarobić. Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Nie, niedobrze mi się robi, bo zaraz zwymiotuję. Monika została przesłuchana w charakterze świadka. Dowiedziała się też, w którym szpitalu przebywa Adam. Kiedy tylko została zwolniona, natychmiast tam pojechała. Adam? Cześć. Jak się czujesz? Jezu, jak ty wyglądasz? Mogło być gorzej. Dobrze tą pracę w biurowcu, chociaż dostałem to na ubezpieczenie. Parę tygodni. Będę jak nowy. Co się stało? Jak do tego doszło? Policja mi coś mówiła, ale ja niewiele zrozumiałam, byłam w takim szoku. Kiedy przedwczoraj kładłem się spać, twój brat z jakimś kumplem przyszli. Nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, jak zaczęli mnie tłuc. Potem mnie związali. Zabrali te, co bardziej wartościowe rzeczy i wywieźli gdzieś za miasto. Nie mogę w to uwierzyć. Potem cały czas jeszcze mnie bili, aż straciłem przytomność. Na szczęście myśleli chyba, że już nie żyję. Ocknąłem się w wodzie. Wiesz, jak woda w Wiśle jest zimna o tej porze? Jacyś ludzie mi pomogli na brzegu. Boże, jak można zabić człowieka dla pieniędzy? Przecież na chleb mu nie brakowało. Jezu, co się dzieje z tym światem, do cholery?